10. Wtedy ty i ja. Co się z tym numerem dzieje? Jest w ogóle trochę inny. Tak, ten numer w ogóle był inny na samym początku, bo wersja demo tej piosenki była zupełnie inna niż to, co ostatecznie znalazło się na płycie. Kiedy wysłałem jakiś pomysł związany z tym numerem Sarze, Sara w pianinie zagrała go zupełnie inaczej. No, kompletnie przemeblowała akordy, pozmieniała melodię i tak dalej. Tekst został i taką wersję właśnie z pianina, od takiej wersji granej na pianinie wyszliśmy i wyszedł taki numer, taki akustyczny bardzo, bardzo akustyczny. Chyba mało jest takich w repertuarze zespołu z... No tak, za dużo tego nie ma. Tekst też mówi coś o komecie, która ma przejechać cały świat, to taki film był, nie? Nawet z DiCaprio, tak? A. No, nie patrz w górę podobno i ten... Jakby byliśmy pierwsi, jakby co. Opowiadaliśmy o komecie, która ma rozjechać cały świat i nikt z tego nic nie robi. Tak jakbyś się dowiedział nagle, że już jutro się kończy cały świat i to idziemy na piwo, no bo ostatecznie co można zrobić, tak? Ja tam akurat gitarowo widzę, znaczy gitarowo, no tak, głównie gitarowo, ja tam widzę właśnie taki lekki ukłon w stronę Skorpionsów, no zanotowałem sobie to nawet, że ukłon w stronę Skorpionsów, ale właśnie nie jestem pewien, czy w ich repertuarze bywały takie harmonie. Tam jest tak, że z Rafałem gramy na dwie gitary, jest to dużo frajdy. To mieszanek za dużo dołu. I tak jak Daniel męczył solówkę albo tak, albo nie, tak Rafał... Starał się wydobyć ze swojej gitary dobre dźwięki w tym numerze akurat długo, ale co ciekawe, jak nagrywaliśmy parę numerów akustycznie przed premierą płyty, to bardzo dobrze sobie poradził w studiu nagraniowym na żywo. Trzasnął numer od tak. Wszystko się zgadzało, ale w studiu jakoś, nie wiem, chyba w studiu dochodzi właśnie taka presja trochę, wiesz, że włącza się to czerwone... Syndrom czerwonej lampki. Tak, syndrom czerwonej lampki. Ja nawet nie chcę mówić, ile tutaj spędziliśmy czasu przez syndrom czerwonej lampki z mojej strony. Znaczy, była rzeźnia. No jest coś takiego, jak wychodzisz na koncert, to jest taki luz bardziej, wiesz, z różnych powodów jest luz, ale w studiu to chcesz te dźwięki położyć bardzo dobrze, w sensie zagrać je idealnie, chcesz, żeby to dobrze po prostu zagrało. No i właśnie jest taki syndrom czerwonej lampki, kiedy ktoś mówi, nagrywamy, to wtedy nagle, wiesz... To jak to się stroi? Pierwsza jest która? No odchodzi ci ten luz właśnie, który jest wymagany. Żeby to miało sens po prostu, bo po co się spinać, no. Tak ja mam nadzieję, że tam jest... I tak wszyscy umrzemy. Przejedzie nas kometa. Wtedy ty i ja. Ten numer w ogóle brzmiał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Arek wysłał mi tekst i wysłał mi instrumental. Mówi, trzeba do tego zrobić melodię. I ja tak zaczęłam tego słuchać. W ogóle nic mi się nie zgadzało. Nic mi tam nie pasowało. Nie do końca podobał mi się instrumental do tego utworu. Ale bardzo podobał mi się tekst, więc stwierdziłam, no dobra, wyrzucę ten instrumental, trudno. I zrobię coś sama. Wzięłam tekst, siadłam do pianina, które jest tutaj przede mną, i zaczęłam grać i zaczęłam nucić melodię do tego tekstu, który napisał Arek. I tak powstała właśnie nowa wersja piosenki Wtedy ty i ja, ta, którą usłyszeliście na płycie. Została zaaranżowana w zupełnie inny sposób, niż miało to być docelowe. I mam nadzieję, że dobrze zrobiliśmy. W niej jest też jakaś nuta nadziei. Ta piosenka jest romantyczna i też dobrze mi się kojarzy z tym miejscem. Uwielbiam brzmienie fortepianu. Utwór ma bardzo, bardzo fajny tekst, który myślę każdy jest w stanie dopasować do jakiejś swojej historii. Fajna piosenka. To był odcinek 9 pod tytułem Wtedy ty i ja.